Cześć, witam Was na kanale Rootblock i dzisiaj zapraszam Was na recenzję Smart Zamka. Smart Zamka, który pojawiał się już u nas na kanale, który ja cały czas używam prywatnie, no ale teraz czas na jego następcę, czyli przed Wami Yale Linus L2. Ja z Yale korzystam na co dzień i jakby Linusa pierwszej generacji mam cały czas w domu. Często polecam ten zamek i jestem z niego bardzo zadowolony. Ucieszyłem się, kiedy Yale zaprosiło nas do testów drugiej generacji, dlatego że tutaj są małe zmiany, które są bardzo istotne i rzutują na całość. Natomiast oczywiście zanim przejdziemy do zamka, to szybka instrukcja, jak go zamontować. Przed w ogóle zamówieniem zamka warto sobie sprawdzić na stronie Yale, czy Wasze drzwi są kompatybilne. Tak naprawdę większość zamków jest kompatybilna, czasami po prostu potrzebujecie przedłużki do Waszego poprzedniego zamka, natomiast jeśli nie, no to możecie kupić dedykowaną wkładkę wraz z nowym kluczem. To też jest fajne, bo jak na przykład kupujecie mieszkanie, nie wiem, wynajmujecie czy coś i chcecie zmienić sobie zamki, możecie sobie od razu kupić dedykowaną wkładkę Yale, która jest przystosowana do pracy z zamkiem. Ja specjalnie wymienię wkładkę, żebyście zobaczyli, jakie to jest proste. Tu mamy nasze drzwi, wiadomo, wykręcamy największą śrubę. Następnie wyjmujemy naszą wkładkę, no i wsadzamy naszą wkładkę od zamka Yale. Jak widzicie, wszystko jest uniwersalne, idealnie pasuje, więc nie ma tu problemu. I w tej chwili jesteśmy gotowi do dalszej części montażu. Wymiana wkładki zajęła nam, myślę, że maks 2-3 minuty. Jeśli natomiast, tak jak w naszym przypadku, zobaczcie, ta wkładka jeszcze nie wystaje wystarczająco, możecie użyć adapterów. Adaptery są przystosowane do użycia z zewnętrznej strony drzwi, a także z wewnętrznej. One są tutaj podpisane, no i my sobie użyjemy tutaj dziesiątki. Zobaczcie. Przykładamy i ona sobie tutaj idealnie pasuje. Zaraz ją przykręcimy, no i będziemy kontynuować nasz montaż. Tak naprawdę nie musicie się martwić grubością drzwi, bo możecie naprawdę, jak widzicie, rozszerzyć tą długość wkładki, tak żeby wszystko było kompatybilne. W naszym przypadku użyliśmy adaptera dziesiątki i tutaj wkręcamy adapter długą srebrną śrubą, a następnie nakładamy nasz zamek. I teraz montujemy go w ten sposób. Wprowadzamy dwie czarne śruby, a następnie jeszcze dokręcamy tą, żeby dobrze objęła tutaj cylinder. Po dokręceniu śrub sprawdzamy, czy wszystko jest dobrze przykręcone i zaczynamy ostatni etap, czyli wsadzamy adapter do gniazda. Tutaj zamek będzie tym kręcił, a tym samym sterował naszymi drzwiami. No i na końcu spasowujemy to z zamkiem, nakładamy wszystko i żółty zatrzask dajemy do góry. Po zamontowaniu zamka mamy jeszcze jedną mikrośrubkę w zestawie, którą wkręcamy, no i w tym momencie wkładamy baterię. Dużą zmianą w stosunku do poprzedniej generacji jest fakt, że mamy akumulator, a nie baterie zwykłe, które musimy co jakiś czas wymieniać. Ładujemy go przez USB-C, więc mega wygodna sprawa. Zamykamy nasz zamek i przystępujemy do konfiguracji. Dodatkowo do zamka możemy zainstalować DoorSense, czyli po prostu kawałek metalu, dzięki temu zamek wie, kiedy drzwi są otwarte, a kiedy zamknięte i możemy korzystać z funkcji AutoLock. Skoro sprawy montażowe mamy już za sobą, to teraz czas powiedzieć trochę o funkcjonalności. No i tutaj coś się zmieniło w stosunku do pierwszej wersji. Przede wszystkim zamek jest mniejszy i to powoduje, że lepiej wygląda na drzwiach. Jest po prostu dyskretniejszy, no i tym samym też cichszy, dlatego że mechanizm nie generuje w tej chwili tyle hałasu. Dodatkowo jest też szybszy, radzi sobie świetnie ze zwykłymi zamkami, jak i tymi bardziej zaawansowanymi, na przykład te, które mają wiele rygli. Dodatkowo dioda powiadomień została przeniesiona na dół albo na górę, w zależności od tego, jak zamontujecie zamek. Nie razi w oczy, jest bardzo dyskretna, no i też dźwięki wydawane przez zamek też są cichsze i przyjemniejsze dla ucha, szczególnie jeśli chodzi o na przykład pozostałych domowników. Zamek zachował swoje doskonałe funkcjonalności, natomiast nie musicie dokupować dodatkowych akcesoriów. I to jest ogromny plus, dlatego że w poprzednim zamku, jak wiecie, żeby korzystać z niego zdalnie, trzeba było mieć bridge'a. W tej chwili zamek ma wbudowane połączenie z Wi-Fi, więc bez problemu łączy się z waszym routerem, no i działa bez dodatkowych akcesoriów, macie od razu pełną funkcjonalność. Dla przypomnienia, pierwsza generacja bez bridge'a dało się ją tylko obsługiwać w momencie, kiedy staliście przy drzwiach i mieliście połączenie Bluetooth. W tym momencie tutaj jakby zapominamy o tym problemie, nie mamy dodatkowych akcesoriów, nie mamy zajętego gniazdka w ścianie itd., itd. To wszystko jest wbudowane, więc to jest super. A jak oceniam sprawność zamka? No naprawdę bardzo wysoką. Jak zawsze Yale naprawdę nie zawodzi. No i w przypadku korzystania z aplikacji, przyznawania uprawnień innym użytkownikom, udostępniania swojego domu na przykład na dobę, na parę godzin czy na parę dni, to wszystko działa rewelacyjnie. Dodatkowo rejestr zdarzeń to jest też coś, co bardzo lubię, czyli widzimy, co się dzieje z naszym zamkiem. Czy ktoś zamknął, czy otworzył drzwi, czy ktoś wszedł, czy wyszedł, dlatego że przy użyciu DoorSense mamy też monitoring tego, jak drzwi się otwierają i zamykają, a nie tylko ryglują, więc to jest naprawdę bardzo fajne. No i przede wszystkim użyteczność. Użyteczność w postaci tego, nie ma mnie w domu,
ale na przykład kurier przychodzi, mogę mu zdalnie otworzyć drzwi, kładzie on paczkę. Ja do tego jeszcze zawsze dodaję kamerę, która stoi w przedpokoju i która patrzy na drzwi, no bo wtedy jak jesteśmy pod kamerą, no to rzeczywiście kurier kładzie paczkę, nigdy nie zdarzyły mi się żadne przykre sytuacje z tego powodu. Kolejna sprawa, wygoda, czyli nie nosicie ze sobą kluczy. Oczywiście klucz jest, bo możecie zmienić lub nie wkładkę, natomiast jeśli zmienicie wkładkę, macie klucz od Yale, no i to jest klucz zapasowy. Ja zawsze klucze mam ze sobą w plecaku po to, żeby mieć w razie czego awaryjny dostęp, natomiast nigdy mi się nie zdarzyło, żeby go potrzebować. Kolejna sprawa, która dochodzi właśnie w modelu L2, w tej drugiej generacji, to także pastylka NFC. Mamy NFC taga, którego przyklejamy na framugę drzwi albo na same drzwi i w tym momencie mamy od razu skrót. Czyli nie musimy wchodzić w aplikację, nie musimy korzystać z dodatkowych aplikacji domowych i tak dalej, tylko przykładamy nasze urządzenie, bum, drzwi otwarte. Także to też jest fajne, wygląda elegancko i po prostu ułatwia korzystanie z tego zamka. Opcjonalnie możecie dokupić także keypad, także pyk, pyk, pyk i kod wpisujecie, zamek się otwiera. No i dodatkowo, oczywiście pełna zgodność z Google Home'em, z Amazon Alexą, ze SmartThings'em od Samsunga, więc możecie sobie to wszystko wrzucić w swój ekosystem i to działa bardzo fajnie. No i co jest też bardzo, bardzo, bardzo dobre, to fakt tego, że dla osób, które wynajmują swoje mieszkanie, jest możliwość połączenia się z Airbnb i wtedy goście dostają dostęp do zamka tylko na czas swojego pobytu i to wszystko dzieje się automatycznie. Jest mega sprzęt, który mogę szczerze polecić i który sam używam i cały czas informuję ludzi, że korzystam z tego rozwiązania Smart, który ułatwia zdecydowanie życie. Tak jak mówię, sytuacja z kurierami, no i przede wszystkim wygoda. Ja w tej chwili biorę tylko i wyłącznie telefon wychodząc z domu i tam mam portfel, klucze do domu, klucze do samochodu, no i dokumenty, więc jedno urządzenie, które zastępuje nam wszystko, no a to właśnie jest możliwe dzięki rozwiązaniom Smart, takim jak Linus L2. Jeśli chodzi o cenę, w okolicach 1000 zł kupicie ten zamek. Uważam, że całkiem spoko, bo są rozwiązania troszeczkę droższe, są rozwiązania troszeczkę tańsze, ale Yale po prostu mi nigdy nie zawiódł. I to jest test długoterminowy w przypadku pierwszej generacji. Korzystam już ponad 2 lata, no i ona mnie nigdy nie zawiodła. No i coś, o czym zapomniałem wam powiedzieć, ale właśnie teraz mi się przypomniało a propos tej długości użytkowania. Pierwsza generacja miała zwykłe baterie. No i co jakiś czas dostawałem maila o czas wymienić baterię. Średnio działo się to co 4 do 5 miesięcy. Natomiast w tej chwili kolejna generacja ma już wbudowany akumulator wraz z ładowaniem USB-C, więc koniec z szukaniem na szybko paluszków, żeby zmienić zamek i żeby wejść do domu. No ten problem się tak naprawdę w tej chwili rozwiązuje, no bo na noc wystarczy podłączyć tą baterię, rano wkładacie, no i zamek działa kolejne pół roku bez ładowania. Także absolutna rewelacja. No i zdecydowanie warto kupić tą drugą generację. Jeśli ktoś się zastanawia, wiem, że jeszcze pierwsza jest na rynku, ale ta druga wnosi takie małe smaczki, ale no to powoduje, że to urządzenie jest po prostu nowsze i lepsze. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Zapraszam was do sekcji komentarzy, jeśli macie do nas jakieś pytanie odnośnie Smart Home'u, czy konkretnie właśnie Yale'a. No a co, my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblog. Czołem!